Witam Państwa, dobry wieczór. Na pierwszej po powrocie ze Stanów Zjednoczonych konferencji wystąpił w Interpresie Jerzy Urban. Co jest charakterystyczne dla komentarzy prasowych skądinąd życzliwych? To, że przedstawia się często obrady okrągłego stołu nie jako zwycięstwo idei porozumienia, nie jako zwycięstwo stron, nie jako realizację polityki partii i rządu, lecz jako zwycięstwo Wałęsy, Solidarności, czyli jakby na swoje kopyto i niezwykle jednostronne. Polska prasa, w tym także dziennik telewizyjny, stwarzał wrażenie, jakby tutaj działy się jakieś wielkie rzeczy i Zachód miał zamiar obsypać nas z dolarami. Chcę więc wylać kubeł zimnej wody na głowę i komentatorów polskiej telewizji i ich słuchaczy. Nie należy na to liczyć. Jak nie powinny wyglądać usługi? Odpowiedzi doświadczamy na co dzień. Nie dość, że mamy ich o połowę mniej, licząc na jednego mieszkańca niż na Węgrzech, to jeszcze są nieopłacalne dla świadczących usługi. Przede wszystkim te uspołecznione, bo znaczną część zysku pożera administracja. Liczba punktów spółdzielczych i państwowych stale maleje. Rzemieślniczych wprawdzie przybywa, ale to nadal kropla w morzu. Główną barierą są lokale, na przykład Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Warszawie każe prywatnym zakładom płacić nawet 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy miesięcznie. Dobrze, że chociaż za lokale komunalne płaci się mniej, zgodnie z uchwałą Stołecznej Rady Narodowej od 120 do 1000 złotych. Swoją receptę na dobre usługi przedstawił dziennikarzom minister rynku wewnętrznego. Po pierwsze, konkurencja. Przykładem odmonopolizowanie produkcji szkieł korekcyjnych, jeszcze w 1982 roku był tylko jeden państwowy wytwórca, doprowadziło dzisiaj do nadprodukcji. Jest to bodaj jedyna usługa, na którą nie mamy prawa się skarżyć. Po drugie, zmieni się struktura spółdzielczych i państwowych zakładów usługowych. Szczeciński Polmozbyt po przejściu na agencyjny system pracy jest nie do poznania. Po trzecie, minister zainwestował sporo złotówek i dewiz w pralnictwo. Efekty mają być wkrótce widoczne. Jeszcze wczoraj na tych drzwiach widniał napis nieupoważnionym, wstęp wzbroniony. Dziś uruchomiono tu, czyli na stacji CPN-u, sklep z częściami motoryzacyjnymi. Stało się to możliwe dzięki nowym przepisom umożliwiającym agentom CPN-u wykonywanie dodatkowych usług. Od sprzedaży części drobnych usług motoryzacyjnych poprzez małą gastronomię, sprzedaż czasopism, książek, papierosów, a nawet kwiatów i pośrednictwo w sprzedaży samochodów. Wszystko według uznania agenta i potrzeb klientów. Przed laty popularne, było ich dużo, prawie każde większe przedsiębiorstwo zdobywało dzięki nim kapitał. Akcje i obligacje stanowiły też niezłą lokatę dla ich właścicieli. Później o nich zapomniano, aż przypomniano sobie. Łódzki Bank Rozwoju wypuszcza je na rynek. Przeznaczone są dla wszystkich, również indywidualnych nabywców. Mógłbym teraz pójść i kupić akcję? Dziś jeszcze nie. Sprzedaż fizycznie rozpoczniemy za 2 tygodnie. Przez wiele lat o Pafawagu mówiło się jako o dumie Wrocławia. Duma nie zastąpiła jednak koniecznej, wiele razy zresztą obiecywanej, modernizacji fabryki. 10 lat temu w tych pustawych obecnie halach pracowało 2 razy więcej ludzi. Potem odeszli, bo zdekapitalizowany zakład źle płacił za ciężką, niezautomatyzowaną, ba, nawet niezmechanizowaną pracę. Zmienne reguły gry niby ekonomicznej pierwszych lat reformy pogłębiły trudną sytuację Pafawagu. Teraz powoli wraca nadzieja na lepsze. Rozwija się eksport wózków do Chin. Na krajowych szlakach kolejowych kursują 2 prototypowe lokomotywy, szybsze i silniejsze od poprzednich. Mogą ciągnąć składy z prędkością do 160 km na godzinę. W tym roku zbuduje się 5 kolejnych jednostek tego typu. Zdaje egzamin szeroko stosowany brygadowy system pracy. Ludzie zarabiają więcej, z nawiązką uzasadniając te płace lepszą wydajnością. Pafawag, chcąc wykorzystać wolne powierzchnie, rozważa podjęcie produkcji urządzeń dla gospodarki żywnościowej i ochrony środowiska. I to jest szansa nie tylko dla Pafawagu. Po przeszło 3-miesięcznym tournée po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, Mazowsze powróciło do kraju. Już po raz 8 rozśpiewali i roztańczyli Kanadę i Stany Zjednoczone. Wystąpili 82 razy w 50 miastach, m.in. w Chicago, Los Angeles, Filadelfii i Toronto. Wszędzie przyjmowano ich entuzjastycznie, choć była także jedna recenzja krytyczna.
Dostawali kwiatki, laurki, wiersze, złote klucze do bram wielu miast. Dwie dziewczyny wyszły za mąż. Dziś wrócili z tej podróży zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi. Na lotnisku czekali najbliżsi. Podczas krótkiej konferencji powiedzieli nam między innymi. Ciekawe było to, że maszyniści, czyli pracownicy, którzy byli za sceną, przychodzili i składali gratulacje pani Mirze, że to wspaniałe. Pani i zespołowi, i pracownicy, i bileterzy. Więc to dla nas to była już największa pochwała. Tego piłkarza pragnie wiele klubów, ale tylko nieliczne mogą składać wysokie oferty finansowe. Za Marco van Bastena dowolną sumę chce zapłacić Barcelona. Piłkarz AC Milan odpowiedział jednak. Trener Johan Cruyff jest moim wielkim przyjacielem, ale na moją grę w Hiszpanii będzie musiał jeszcze poczekać. Jeszcze przez ponad rok jestem graczem mediolańskiego klubu. We Wrocławiu wiosna buchnęła majem już w kwietniu. Na dziś synoptycy zapowiadali około 20 stopni powyżej zera i patrzcie ludzie, prognoza się sprawdziła. Ale to jeszcze nie lato. Ono nadejdzie, gdy w tramwajach nie będzie można otworzyć tych samych okien, które nie dawały się zamknąć zimą. Godzina 20, więc wydanie dziennika dobiega końca. Dziękuję Państwu, do widzenia.